Siemaneczko, ja jestem Lucek, zapraszam was na kolejny odcinek z Forza Horizon 4, tak jest. Już pewnie niektórzy z was się domyślają, jaki my samochód mamy i co my z tym samochodem robić dzisiaj będziemy. To jest Pil P50, obecnie jest mocno przykokszony. Poczekajcie, bo my nie wiemy ile jedziemy, nie mam włączonego licznika. Już włączam, pyk. Zobaczcie sobie, piątka. Szóstka. Czy to ma siódemkę? Nie. Czekaj, on ma tak biegi wyskalowane, kurde. Ile ta fura wyciągnie teraz po tuningu. Zobaczymy, ile to pojedzie. Czekaj, czekaj. To jest taki maksymalny tuning chyba. Więcej się z nim zrobić nie da z tym samochodem. 270! O kurde! 270! 280! What? Taki małym czymś. Ale my nie będziemy jechać dzisiaj z taką wielką prędkością tym samochodem. Dzisiaj przejedziemy sobie najdłuższy wyścig, czyli Goliata w Forzie Horizon 4. Przejedziemy sobie dwa okrążenia na Goliacie tym samochodem i mam nadzieję, że to kurde przeżyje. Przejdziemy sobie dwa okrążenia tym samochodem, ale zresetujemy go do ustawień fabrycznych. Dam mu sobie tylko jakieś inne malowanko. I tak, wywalamy wszystko, resetujemy do ustawień fabrycznych samochód. I słuchajcie, mamy cztery konie mechaniczne w tym aucie. Cztery konie mechaniczne. Waga 20 kg. Kurde, jak w... Nie no, tam nie było 20 kg, tam było więcej, ale wiecie o co chodzi, no po prostu... Będzie ciekawie, będzie ciekawie, jeszcze zobaczę tutaj na tuning. Tak, o man, my nie by... Ile my tu będziemy maksymalnie jechać? 55 mil to jest niecałe, to jest jakieś... To jest 90 km na godzinę, nie wiem czy tyle osiągnie, poważnie. Cztery konie mechaniczne, od 0 do setki przyspieszenie, 15 minut. Ale to nie wszystko, musimy wybrać sobie do tego samochodu jeszcze specjalne malowanie. Tutaj gracze robią różne takie śmieszne rzeczy z tym samochodem i naprawdę jest w czym wybierać. Możemy sobie zrobić z tego jakiś Batmobil, no możemy na złoto sobie przemalować. Możemy też sobie wyszukać i wybrać na przykład... Na przykład replika. Weźmy sobie hashtag replika i tu pojawi nam się coś takiego. Czekaj, czekaj. Wszyscy robią to samo? Tu mamy z McDonalda takie barwy. Tu mamy sheriff. Ja już mam teraz policyjnego Pila P50. O, tu mamy. To Pepsi jest? Poważnie? Ktoś zrobił Pepsi? Super. Może coś takiego... Coś takiego ład... O, tu Kinder jest. Kinder będzie pasować. DHL! O ja! DHL to jest świetne! Zobaczcie, gdzie my będziemy w tym samochodzie cokolwiek transportować. Nie wiem, czy wy zdajecie sobie sprawę, ale ten samochód... Silnik ma... No gdzie on może mieć silnik? Tak... Silnik ma tutaj. Tu ma silnik. Kierowca siedzi sobie tu. To ile my paczek będziemy w stanie przewieźć tym samochodem? I słuchajcie, mam nadzieję, że nikt nie zamówi u mnie jakiegoś tapczanu. Nie wiem co wtedy zrobię. Tak, mamy malowanie DHL. Szkoda, że ono takie z tyłu jest. Ja się zastanawiam, czemu mi samochód nie chce ruszać. Cisnę tam sprzęgło, gaz do końca. A on już jedzie, słuchajcie. Ja pierdolę. Ul, go zmuliłem. Czekaj, na dwójce trzeba go pocisnąć trochę. 40, ej, słuchajcie, 45 km na godzinę już jechałem. Trójka. Ej, zobaczcie w ogóle, jak bardzo mało zbiera ta wycieraczka przednia. To jest tylko taki mały kwadracik, przez którego musimy patrzeć, jak pada deszcz. Niewiele widać, nie? No jest... No jest kurczę straszny słabo z tą prędkością. 100 km na godzinę będzie ciężko osiągnąć. Wydaje mi się.
Proszę bardzo, Goliat. Weźmiemy sobie dwa okrążenia. To będzie długi odcinek, moi drodzy. To będzie naprawdę długi odcinek. Ja kiedyś Goliata przejechałem 50 okrążeń. Jedno okrążenie bardzo, bardzo szybkim samochodem i kiedy kierowca naprawdę też dobrze jeździ, zajmuje około 9 albo 8 minut. Zobaczcie, tutaj jeszcze mam swój preset 50 okrążeń. Jeśli ktoś z was zrobi 50 okrążeń, to naprawdę, naprawdę szacun dla niego nieprawdopodobny. Wybieramy sobie dwa okrążenia, może weźmy sobie lato. Dwa okrążenia, Goliat, tylko kultowe samochody. Startujemy. Kto wygra ten pojedynek? Czy ja? Tak, to będzie bardzo długi odcinek. Zostawili mnie z tyłu, nie wiem czy ich dogonię. O kurde, tamci mają takie szybkie fury. Niektórzy mają nawet 4 koła. Co ja mam zrobić? Co ja mam zrobić? W ogóle, jeśli wam bardzo podoba się ten samochód, ten mój Peel P50, to możecie sobie go w dzisiejszych czasach kupić. Wiecie czemu? Bo jest taka firma w Wielkiej Brytanii, która sprzedaje te Peele P50. Robi je od zera i sprzedaje. Ja nie wiem, czy tam jest jakiś silniczek od motorynki, czy coś takiego, ale naprawdę sprzedają te pojazdy i można kupić. Jak patrzyłem ostatnio, to kosztowały 50 tysięcy złotych. Taki Peel P50, 50 tysięcy złotych kosztował. 51, 54, w zależności od wyposażenia, jakie wybierzesz. Nie wiem, co tutaj można by było do tego samochodu jeszcze doposażyć. Przecież on ma wszystko, czego potrzeba. Zobaczcie, otwierasz szybę, masz klimatyzację, wycieraczki, masz kierownicę, masz, no co prawda tylko 3 koła, ale po co więcej? Tyle wystarczy, prawda? No zobaczcie, że samochód sobie jedzie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, jakbyś miał taki samochód i jechałbyś normalnie w mieście, stoisz sobie na światłach i koło ciebie stoi jakikolwiek inny samochód, który ma 4 koła. Ale wyobraź sobie, że stoisz na takiej, na światłach na obwodnicy, w jakimś mieście i ty jedyny masz taki samochód, który no wielkością przypomina raczej, o kurcze, wielkością przypomina raczej jakiś motocykl, no nie? Niż taki zwykły samochód. Nie wiem, ile my będziemy to jechać. Sądzę, że jedno okrążenie potrwa jakieś 15 minut, jeśli będzie dobrze. Ojej, muszę tu zredukować bieg. Tak, 4 konie mechaniczne. Moja postać, podejrzewam, że waży więcej tego samochodu. Ciężko powiedzieć. O kurde. No i co? Teraz zrobiłeś się z tego odcinka taki odcinek ETS-owy, kiedy właściwie nic się nie dzieje. O, czekaj! Ja tutaj mam rywala. Mam drugiego Peela P50. Nie wiem, czy pod tą górę podjadę. Ja nawet nie wiedziałem, że tu jest jakaś góra, bo normalnie to biorę jakieś fajne, szybkie auto, które raczej patrzyłem, żeby ten zakręt pokonać i się w nim zmieścić. A tutaj jest jakaś góra, którą ciężko jest przejechać tym Peelem. Jadę trójką. Maksymalna prędkość to 80 chyba kilometrów na godzinę? Ile tam jechaliśmy? Nawet nie spojrzałem. Strasznie, kurde, strasznie. Tak się zastanawiam. Jakby się jechał takim samochodem w rzeczywistości, to po chodniku raczej nie można, ale niektóre chodniki są no mniej więcej takie, że dwa te samochody by się zmieściły na drodze. Ale tak swoją drogą, już tak przestańmy się trochę śmiać z tego samochodu. To wcale nie jest takie głupie rozwiązanie. Wyjdźcie sobie na zewnątrz, albo jeśli jesteście na zewnątrz lub wracacie ze szkoły, wracacie skądkolwiek, zwróćcie uwagę na samochody, które was mijają, które gdzieś tam widzicie na drodze. Zobaczcie, że w większości samochodów w środku siedzi tylko jedna osoba, a miejsc jest 2, 3, 4, 5, 6, 7 i przeważnie są te 4 miejsca wolne jeszcze, no nie? W samochodzie. Zobaczcie, ile energii się marnuje na rozpędzanie takiego dużego pojazdu, gdy można by było transportować się czymś takim, prawda? Po mieście czy tam gdziekolwiek. Nie?
Jasne, to jest dużo mniej bezpieczny samochód, jednak no, nie rozpędzamy się tutaj do jakichś wielkich prędkości. Chociaż 60-70 km na godzinę w czymś takim przy zderzeniu to może być naprawdę szok. Ja powiem wam, zakładałbym kask do tego pojazdu, bo 70 km na godzinę, tak jak teraz jedziemy, to jest dość duża prędkość, zwłaszcza dla czegoś takiego. Ale wyobraźcie sobie jedną rzecz, że mamy do dyspozycji taki mały samochód, jeździmy sobie codziennie do pracy i potrzebujemy tam jakieś małe bagaże, portfel, czasem jakieś drobne zakupy zrobić. I zobaczcie, jeśli wszyscy by mieli takie małe samochody, jednoosobowe, no nie? Po pierwsze, byłyby one tańsze, a po drugie, zajmowałyby mniej miejsca na drodze. I zobaczcie, dwa takie samochody mogłyby zmieścić się na jednym pasie. Może i nawet trzy takie samochody by się dały radę zmieścić na jednym pasie. Co daje nam znaczną redukcję korków na drogach, no nie? Wyobraźcie sobie to. To wcale nie jest taki głupi samochód i głupie rozwiązanie. Właśnie tak patrzę, że tutaj z tyłu, jak zwrócicie uwagę, nie wiem, co to jest. Czy to jest jakieś coś od mocowania rejestracji? Czy to jest klamka od jakiegoś bagażnika? Tam widzicie przy zderzaku, nie? Nie zwracałem na to uwagi, ale faktycznie coś tam jest. O, wielka góra. Wielka góra. Wiecie co? Ja sobie tutaj włączę czas, żebyście widzieli, ile my jedziemy już tym samochodem. Bo ja mam to wszystko powyłączane. Więc tak, już w tym momencie jedziemy sobie niecałe 6 minut. Gdzie taki normalny samochód, który byś wziął na ten wyścig, czyli jakieś Lambo albo coś szybszego, co jedzie 300 km na godzinę, no już by powoli zbliżało się do mety. A tutaj... jest jak jest. Trochę to kurde potrwa. Próbuję tutaj dobrze robić każdy zakręt, żeby tego gościa z przodu podgonić. On ma taki sam samochód jak ja. Zaraz będziemy przejeżdżać chyba przez wodę. Słuchajcie, jak dogonię tamtego gościa, to będzie naprawdę dobrze. My mamy takie same samochody. Jeszcze z tyłu tam jakiś ziomek jedzie, ale zostawiłem go, zobaczcie, już oddalam się. Tutaj musimy tak robić te zakręty, żeby wiesz, jak najmniej prędkości tracić na nich. Czyli tą idealną linią taką. I ten gościu z przodu chyba tą idealną linię robi. Czekaj. Pyk. Ty naprawdę delikatnie tą kierownicą skręcam. O, i przez wodę. Mocno zahamuję. Uwaga. Uuuu, kurde. No tak. My niestety mamy tutaj napęd tylko na jedno tylne koło. Więc samochód bardzo, bardzo tam spowolnił. I jeszcze pod górę mamy. Szkoda, że tu nie ma strumienia aerodynamicznego, prawda? Kurczę no. Czekaj, zaraz go podgonimy. Czemu taki głupi challenge zrobiłem? Dwa okrążenia to jest... Słuchaj, faktycznie... To będzie dłużej jak 15 minut. My nawet nie przejechaliśmy... Ile my procent tego okrążenia przejechaliśmy? Nie mamy nawet 50%, to już w tym momencie będzie 20 minut na jedno okrążenie. Ja pierniczę, przecież w mieście chyba jest jakoś 50% jednego okrążenia, czyli połowa. Cholera, w co ja się wpakowałem. Słuchajcie, powoli zbliża się kulminacyjny moment. Zobaczcie, że doganiam tego pila z przodu. I tak myślę, że uda się go wyprzedzić, bo on jakoś tutaj na tych zakrętach bardzo zwalnia. Nie? I myślę, że będziemy mogli się brać za następnego, który jest tam gdzieś daleko. Nie wiem, czy to tam... Co tam jedzie, czy to jest Piltrident, bo to nie... Piltrident to ma taki... taką kopułę. Ale to raczej nie ten, to jest to samo, co chyba my mamy tutaj. Patrz. Będzie wyprzedzanko zaraz, mówię wam. 76. Patrz, doganiam go. Ale emocje! Przygód to jakoś wyprzedzić. Patrz, będzie wyprzedzanko. Cyk! Uciekaj! Jo! Trochę mu lakier obdarłem.
Ja się śpieszę z dostawą. O nie, nie mogę go... Ej, musimy się tak pościgać standardowymi pilami. To jest fajne. Nikt się nie będzie ze sobą zderzał, każdy będzie miał pół godziny czasu na reakcję jakąkolwiek. Jest, wyprzedziłem go, super. Gościu, tam jakaś laska jest, to na pewnie więcej waży od mojej laski. Ty, a ja zapomniałem, że ja mam nawet strój założony, taki kulierowski do mojej postaci. Ej, on chyba w strumieniu za mną jedzie. On mnie chyba podgania. Nie, nie da mu się tak łatwo. Jedziemy pod ostrą górę. Ten strój mnie goni. Oj, spada mi prędkość, ale nie będę redukował, bo ta dwójka jest strasznie krótka. I ona właściwie, nie wiem, jest do rozpędzania prawie, że... O, ja nie wiem, czy nie będę musiał redukować, tylko 4 konie mechaniczne. Patrzcie, ja nie wiedziałem, że ta góra jest taka solidna tutaj. Przecież to się zawsze jechało na luzie już, bo tutaj zaraz będzie ostry zakręt. To się już hamowało tutaj pod tą górę. A ja tu cisnę gaz do końca, aż mnie noga boli. Ja faktycznie, i ta góra jest strasznie duża. Weźcie sobie pojeździcie tym samochodem tutaj. No zobaczycie sami. Zupełnie inaczej wygląda topografia tego świata w Fordzie. Dobra, mamy bardzo ostry zakręt, ponad 90 stopni. Spróbuję go tak zrobić, żeby nie stracić prędkości za dużo. Patrz! Jak blisko przy murku! Patrzcie, ja mam tylko jedno lusterko. Dlatego mi skręca samochód bardziej na prawo, bo wiecie, opór aerodynamiczny jest większy z prawej strony. Wiecie co? Tak mi się wydaje, że uda mi się chyba podgonić tego kogoś, kto jedzie sam całkiem z przodu. Bo tak widzę, że od tych się oddalam tutaj. Powoli, bo powoli, ale się oddalam. A do tamtego się... Powoli, bo powoli, ale przybliżam. Szkoda, że nie ma jakiegoś ruchu ulicznego. To może tamten by się gdzieś tam rozwalił i byłoby mi go łatwiej dogonić czy coś. Tak, mogę się spokojnie wody napić. Tu się nic nie stanie na tej prostej. Wyścig trwa już 14 minut. Nie, okrążenie... Aha, bo dobra. Wyścig trwa 14 minut, bo tam jak się wystartowało, to od jakby... Od tego startu dopiero liczy nam czas, nie? Więc czas wyścigu jest trochę dłuższy. Jesteśmy w mieście. Zobaczcie, jak ten pil mało miejsca zajmuje na swoim pasie. No nie? Przekroczyłem prędkość maksymalną w mieście. 20 mil na godzinę. A ja jadę 69 km na godzinę. 20 mil to jest w sumie gdzieś koło tylu. Także, no, mandatu mi raczej nie wlepią. Czy wlepią? Cholera. Długa, prosta. Jak tam z tyłu? O, tam z tyłu chyba zaraz będzie wyprzedzanie. To jest chyba najdłuższa prosta na całym Goliacie. 15 minut! To jest około 50% wyścigu? Jakoś tak, to słuchajcie, 30 minut jedno okrążenie. To po co ja brałem dwa okrążenia? Przecież to będzie godzina jazdy! Cholera, co jest? O, zamykam budzik, już mi się kończą biegi. 80 km na godzinę! Wow, 81 było. To jest maksymalna prędkość tego pojazdu. Bo ja. Ale musieliśmy ostro z góry jechać. Ty, i zobaczcie, jak bardzo wyprzedziłem tamtych pod tą z tej góry. To myślę, że jest spora szansa, żeby dogonić tego, co jest przede mną, gościa. Dojeżdżam do mojej posiadłości, do zamku. Kurde, tam ci dalej z tyłu. No nie wiem, czy uda się dogonić tego. Powiem wam, że naprawdę, ja po prostu siedzę i nie wiem, myślę o jakichś zupełnie innych rzeczach, bo tu się nic nie dzieje, no. Jest... O man, w co ja się wpakowałem? Próbowaliście robić takie wyzwania? Tutaj zakręty trzeba skracać, ile się da, zobacz. I pod górę znowu, Jezu.
A już się tak cieszyłem, że prawie 70 km na godzinę jechałem. To nawet 100 na godzinę nie chcę jechać ten pil. Wiecie co? Ja się zastanawiam, czy zaraz nie będą nas dublować te samochody, które miały 4 koła. Gdybym ten początek lepiej pocisnął, to myślę, że byłbym daleko przed tym, co jest przede mną. A ja tam się rozwaliłem na początku i musiałem od początku się rozpędzać, no. Rozpędzanie tym samochodem, no jak widzicie, trwa dużo. Chyba widzę nawet kolor tamtego gościa z przodu. Wydaje mi się, że jest czerwony. O ja, teraz pod górę będę musiał jechać długo, wiecie co? Ja sobie puszczę chyba jakiś, nie wiem, film na YouTubie czy coś. Mam tu w ogóle YouTube'a na tym telefonie? Nawet nie wiem. Ja go nie używam normalnie. O, jest YouTube. Coś sobie puszczę, bo przecież zasnę tu zaraz. O, widzę, że ktoś tam wspina się pod tą górę. To jest jedna z mocniejszych gór w ogóle. Serio, puszczę sobie jakiś film. O, klawiatur widzę, że coś tam robi nowego. Tu jakiś orzeł jeżdżący na rowerze. Co tu jeszcze mamy? O dobra, jakieś samochody, niech będzie. Jedziemy pod górę, uwaga! Nie wiem, czy tu się redukcja zaraz nie przyda. Ale doganiamy tego z przodu tam. Nie wiem, redukować, nie redukować? Ile my kurde jedziemy? Czekaj, wyłączę tego YouTube'a, bo nie wiem teraz, czy mamy redukować na dwójkę. Ci z tyłu mnie nie podganiają, więc chyba dobrze jadę. Ale tego z przodu udało się podgonić i to jest chyba Pil Trident. Ten taki ze szklanym dachem czy coś. Czekaj, bo muszę to wyłączyć. Chyba tak. Zaraz, jak to się wyłącza? Ja mam naprawdę dużo czasu. Czekaj. Aha, bo ten telefon taki zlagowany. Ja myślałem, że coś źle kliknąłem. Dobra, jedziemy. Zawiesił mi się zegar? Zaraz. Aha, no. Nie zawiesił mi się, tylko po prostu to tak wolno jedzie. Ja myślałem, że on nie wskazuje prędkości, że zawiesił się w tym jednym miejscu, bo ten telefon jest ogólnie bardzo wolny. 25 minut. Co można zrobić przez 25 minut? Przez 25 minut można kolację zrobić. Smacznego, tak na marginesie. Przez 25 minut można Tesle zatankować. Ale chyba faktycznie doganiam tego z przodu. Powoli, bo powoli. Ale może się uda go wyprzedzić. Pozostałych przeciwników w ogóle nie widzę na mapie już od dawna. Nie wiem czy zaraz nas nie będą dublować czy coś. Już wam mogę teraz powiedzieć, że jedno okrążenie będzie trwało jednak więcej niż 30 minut. My nie dojedziemy do mety w 4 minuty. Kurde, gościu. Zobacz. My dopiero na tym rondzie jesteśmy. A to jest... Jest jeszcze dużo jazdy przed nami. Zaraz będzie ostro z góry. Trochę pod górę i potem ostro z góry będzie. I potem znowu pod górę. Ja pierniczę. Nie wiem, czy się uda tego z przodu podgonić. Tamten jest dużo szybszy. On na prostych nas zostawia. Czekaj, może chyba, że jest tu czwórka. Nie ma. Tylko trójka jest. O nie. Już koniec biegów. No zwłaszcza jakie mamy fancy światło z przodu. Ciekawe, czy jest asymetryczne. Właśnie, tak się zastanawiam, czy ten samochód w ogóle otrzymałby homologację? No, ma kierunkowskazy. Właśnie, gdzie on ma kierunkowskazy? Nie, no ma, z przodu ma. Z tyłu chyba też gdzieś tam może są. Ale to światło przednie? Jak tu włączyć długie? Żeby nie oświetlać... Czekaj, ale jak mamy to takie światło mijania? To jak mamy świecić nim, żeby nie oślepiać kierowców? Ono musi być jakoś asymetryczne. Kurde. Dobra, tych z tyłu? No już są coraz dalej, coraz dalej. Może pod koniec całego wyścigu uda się podgonić tego z przodu, ale będzie ciężko.
Proszę bardzo, pękło 30 minut, a do mety jeszcze daleko. I ostro z góry. No, to chyba jest najmocniejsza góra tutaj, w okolicy. Na tym całym wyścigu, zdaje się. Zobaczymy, czy przekroczymy zawrotną prędkość 81 km na godzinę, jak było wcześniej. 75. 76. 77. 78. 70. Dawaj, pil, dawaj! 9. 80, 81, 82! 83 już nie dał rady, niestety. O kurde. Słuchajcie, zbliżamy się wielkimi krokami do mety. Nie wiem, czy jest sens jechać w drugie okrążenie, słuchajcie, bo... jakby, no... po co? Co się może wydarzyć na tym wyścigu? No raczej nic. Ci z tyłu delikatnie się od nich oddalam. Do tego z przodu delikatnie się przybliżam, ciężko będzie go chyba wyprzedzić. Słuchajcie, na okrążeniu, no dużo się nie pomyliłem, to będzie jakieś 35 minut. 35 minut, jedno okrążenie na wyścigu w Forza Horizon. Co można zrobić przez pół godziny, przez ponad pół godziny, co można zrobić? A tu jest tylko jedno okrążenie, także wyobraźcie sobie, jakbym miał przejechać ich 10. Nie no, to by była porażka totalna. Czekaj, czekaj. 35? Jaki będzie mój rekord? Czy uda wam się go pobić? 35 i najlepsze okrążenie to... 35,7! Proszę bardzo. No 35,07. Najlepsze moje okrążenie. Tutaj będzie sporo zakrętów. Spróbuję tego Pila Tridenta jeszcze tutaj podgonić. Nie wiem, czy mi się chce jechać do końca tego wyścigu, serio. Tutaj zobaczcie, już dwie ręce na kierownicy. Trzeba uważać, jedziemy w mieście, prawie że przepisowo, no. Właściwie to jest taka wieś bardziej, jacyś ludzie tam sobie chodzą po prawej. Ja nawet nie wiedziałem, że tam jacyś ludzie są, przeważnie to ich się mija nie wiadomo kiedy, no nie? Cyk. Uwaga, cyk. Okej, i tu będzie taki zakręt. Może uda się go lepiej teraz zrobić. Niestety będę musiał trochę gazu puścić. Cyk, ale ten Trident szybki jest, jest dużo szybszy. Już zrobił te zakręty, już jedzie to... Tutaj najlepiej na skróty można by było pojechać, ale nie da się tak. Trzeba tu, muszę trochę gazu puścić, bo on... O kurde, o kurde, o kurde, nie! Jezu, on nie ma przyczepności w ogóle, znowu to samo. Ile ja jechałem? Cholera! O Boże, jak go zmuliło na tej trójce. Ale wydaje mi się, że... Nie, nie jestem bliżej niego, on po prostu przybliżył się do mnie na mapce, dlatego że on jechał pod górę teraz, on jedzie teraz pod górę i on jedzie wolno. I tak się wydaje, że jest bliżej. Ja myślę, że tak jeszcze bym ze 3 okrążenia zrobił, to może udałoby się go podgonić. Jedna rzecz mnie zastanawia, słuchajcie. Jedziemy tak z maksymalną prędkością w okolicach 71 km na godzinę. No 80 mieliśmy, ale to tylko przez chwilkę. Średnia prędkość to jest jakieś 50 km na godzinę, gdzieś tak szacuję. No to, słuchajcie, nawet jeśli, bo zaniżyłem do tych 50, nawet jeśli te 50 km na godzinę to jest prędkość średnia waszego przejazdu tutaj, wyścig Goliat ma około 10 km na jednym okrążeniu, czyli mamy 20 km do przejechania. Jak jedziemy ze średnią prędkością 50 km na godzinę, no to powinniśmy takich goliatów zrobić 5 łącznie przez godzinę, tak? A już mam 47 minut, a to dopiero połowa drugiego okrążenia.
Coś jest nie tak z odległością i prędkością Forza Horizon. Powiem wam, że chyba nie kupiłbym tego samochodu za 50 tysięcy cebulionów. Matko. Jeśli już to bym wypożyczył i pojeździł tym trochę. W sumie dobra opcja, nie? Właśnie zdublował mnie inny samochód z czterema kołami jakiś. I to jest chyba jakiś champion całego wyścigu, bo za nim nie widać nikogo innego poza tymi dwoma pilami, które już gonią od dłuższego czasu. A tak to na mapie chyba nikogo nie widać tam. Się zdziwiłem, co mnie tu wyprzedza. O co chodzi, czy to te pile, przecież jadę cały czas na maksa. Tamten wygra wyścig, ja nie wiem czy... Nie wiem, czy zdołam go ukończyć. O, będzie następny dublował. Będzie dublował. Już dwa pile wyprzedzone. Co to tam nas goni? Wiecie co? Oni tak naprawdę to już dawno temu ukończyli wyścig. Bo tutaj jedziemy już ostatnie okrążenie, no i ostatnie kilometry, czy metry tegoż wyścigu, więc ten co nas goni, on już wygrał, tylko te boty mają tak, że po prostu jeżdżą w kółko, bez końca, niestety. Także te boty, jak ja skończę wyścig, dalej będą sobie tutaj jeździć tymi ciulowymi samochodami. Dawaj, nie wyprzedzimy, nie damy mu wyprzedzić. Ty, może wygram. Czekaj, czekaj, czekaj. Nie, 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 nie. To fajne autko, tak w porównaniu do mojego. Nie? Takie sportowe bardziej, czy coś. Kurde, coś się dzieje, jakaś akcja w końcu. Ja tu już jadę ponad godzinę, słuchajcie. I nic się nie działo. Ma wyższą prędkość maksymalną ten z tyłu, także... To jakiś samochód z mafii jest. Z gry Mafia, kojarzycie? Ciśniemy, ciśniemy. No i co? Nie damy mu, nie damy mu! DHL będzie pierwszy. O ty kurde, ale by tutaj nitro włączył! Nie! Nie, przaczory jedź! O Jezu, wyprzedziłem go, nie dać mu, nie dać mu! Kurde, ja się teraz nie rozpędzę. On ma tam 1000 koni chyba, w porównaniu do mojego samochodu. Jest, dał mi boosta ekstra. O ty gnoju, patrz, patrz. O nie, już go nie dogonię. On już się rozpędzi chyba do 90 km na godzinę, zobaczcie jak popyla. Ech. Ech. No i kończymy, kurde. Zobaczymy, czy uda mi się pobić rekord mojego najlepszego okrążenia, ale chyba nie. Co by wyszło, że to moje pierwsze okrążenie było szybsze od drugiego? No tutaj parę razy tak słabo pojechałem. Zakręt zwłaszcza ten, co tutaj jest w tym miasteczku. Ale nie, chyba poprawię swój czas. Chyba będę miał 35.03, jakoś tak. 35.05. I... O, jest! O wow, moja stopa, ale mi zdrętwiała. O kurde. Słuchajcie, tylko trzy pile były. Wygrał Hillman Imp. Bardzo dobry samochód na koło, żeby go stawiać. Patrzcie, godzina 10 minut jazdy. Najlepsze okrążenie 35 minut i 5 sekund. Ja pierdolę. Ale patrzcie, ten pil, co był za mną zaraz, miał 34 minuty i 58, także jechał jakoś szybciej. No. Przede mną był Pilt Lident, który miał no nieco lepszy czas, ale też szału nie zrobił. Czekaj, nie, nie, ja nie chcę restartować, nie to nacisnąłem. Ciekawe, jaką nagrodę się za to dostanie tak w ogóle, no nie?
183 tysiące. O kurde, czemu aż tak dużo? To jest normalna nagroda? 183 tysiące. Kredytu. Daj spokój. Ja tu kilka poziomów wbiłem. Wiecie co, ja to zrobiłem za was, ok? Macie w 30 minutach godzinny wyścig załatwiony. Tak to wygląda. Nie polecam, zwłaszcza na padzie, bo na kierownicy to wiesz, trzymasz sobie od taką rękę wygodnie, stopą dodajesz gazu i super, ale padem tak trzymać cały czas? Nie wyobrażam sobie tego. Cholera. No nic, moi drodzy, trzymajcie się i do następnego razu. Hejas.